jesteśmy grupa z kulą, grupa z kulą, grupa z kulą. Moczy gęba, mrób, smarkula i gaduła z tarantulą. Próby, próby, próby. Żadnemu z aktorów powtórki scenariusza się nie nudzą. To proces twórczy, przybliżający do finału przygotowywanego widowiska. Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Ej, czekajcie, dlaczego każdy sobie tu wymyśla ksywy tak, jak mu się podoba, co? No właśnie. No co to jest za nowy zwyczaj? No, może ja bym chciała być... Różyczka. Różyczka. No z czego się śmiesz? Albo perełko. Sztukmistrzowie o Piotrkowie, czyli historii w kuli zamknięte. To widowisko na podstawie tekstu piotrkowianki Magdaleny Mrozińskiej. To opowieść o historii Piotrkowa Trybunalskiego opowiedzianej przez pryzmat tutejszych legend. Myślę, że te legendy piotrkowskie warto znać, warto kultywować, pamiętać właśnie o nich, a nie tylko dbać o te legendy krakowskie, warszawskie, tylko jak najbardziej o naszą lokalną, małą historię, która tak naprawdę jest piękna, wielka, bo zobaczymy legendę i o dzwonach, i o legendę o dębie, który leczył ludzi. I myślę, że parę ciekawostek również i najstarsi, i starsi piotrkowianie będą mogli ze spektaklu wyjąć i zapamiętać. Widowisko widzowie w każdym wieku zobaczą w ramach projektu Miejskiego Ośrodka Kultury Historia Kulturą się toczy, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencje 2021. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zapraszamy gorąco do obejrzenia naszego spektaklu, czyli Teatru Busola. A spektakl nosi tytuł Sztukmistrzowie Piotrkowie, czyli legendy w kuli zaklęte. A gdzie i kiedy? Dzisiaj o godzinie 19 w Miejskim Amfiteatrze. Prosimy zabrać parasole, dobre humory, ale może te parasole nie będą potrzebne. Kto wie, kto wie. Mamy nadzieję, że nie. Że tak zrymuję. A bajka jest o piotrkowskich legendach, więc myślę, że każdy piotrkowianin powinien ją zobaczyć. Przypomnę tylko, że spektakl nie jest biletowany, więc... Przechodźcie. Po prostu czekamy na was.